Ale się cieszymy, że jesteś z nami. Dziękujemy, Tatiano. Po 7 latach muzycznej przerwy wracasz z kolejnym singlem, Puzzle. Dlaczego ta piosenka jest tak ważna dla ciebie? Ja się bardzo odkrywam w tej piosence. Nie tylko dlatego, że pokazuję czoło. Okazało się, że jak podnoszę grzywkę, to ono tam jest. Ale też od takiej strony emocjonalnej, bo ja śpiewam o tej mojej układance. Ja już parę razy mówiłam publicznie, że dla mnie macierzyństwo było taką i jest cały czas piękną, wyboistą drogą. Kiedy pojawiły się dzieci na świecie, ja się trochę zderzyłam ze ścianą, nie trochę, tylko bardzo zderzyłam się ze ścianą, bo nie tylko dopadła mnie depresja w ciąży, ale też poporodowa i trochę nie radziłam sobie z emocjami, a ponieważ to tabu ciągle jest tak ogromne i tak mało dziewczyn przyznaje się i nie mówi o tych prawdziwych emocjach czarnych, które są naturalną częścią procesu. I boją się powiedzieć na głos, bo boją się krytyki, boją się wyśmiania. I powiem wam, że te puzzle zaczęłam w którymś momencie układać, myśląc, że ja niedługo już ułożę układankę. Tak 2 lata temu myślałam, kiedy puzzle powstawały. A teraz dociera do mnie, że te puzzle układamy cały czas. Każdy z nas ma swoją układankę życiową i on, chyba ważniejszy jest proces niż skończenie tego. Dochodzą nowe elementy, niektóre się gubią, jesteśmy cały czas w tym procesie. A poza tym no, pokazałam swoje dzieciaki, które kocham, uwielbiam, dały mi też lwią moc, której wcześniej nie miałam. Teraz potrafię zawalczyć o siebie i zupełnie inaczej patrzę na życie, na świat. No ale też macierzyństwo dało mi popalić, po prostu. Oj, daje. I ty właśnie tak podchodzisz do tego tematu, że szczerze i prawdziwie opowiadasz o tych emocjach. Bo my bardzo często zapominamy, że to nie jest tylko ten lukier, róż, puder i te wszystkie dobre emocje. Tylko to są nieprzespane noce, to są również problemy emocjonalne bardzo silne. Albo komplikacje poporodowe, które się przytrafiają. Zresztą wiesz co, my chyba nie musimy... Małgosiu, ty jesteś taką osobą, która zrobiła wiele w temacie kobiet i chyba wiesz, że też głośno powiedziałaś o temacie in vitro, bo wiesz, że po drugiej stronie są kobiety, które czują się zagubione. Ja też publicznie powiedziałam o komplikacjach poporodowych, czego się wstydziłam, ale przełamałam ten wstyd, bo wiedziałam, że w domu są dziewczyny, które po prostu męczą się z tym tematem i nie mogą dostać pomocy tam, bardzo gdzie wiele dobrego zrobiłaś w ten sposób. Vice versa. To ja jako facet teraz trącę się, szanowne panie, na ten moment. Tatiana, jak ciebie bardzo te 7 lat zmieniło muzycznie? Oj, muzycznie dużo się wydarzyło. Najpierw była cisza, bo ja nie byłam, tak byłam przebodźcowana i na tyle zagubiona w tych swoich puzzlach, że nie słuchałam w ogóle muzyki. I dopiero po jakimś czasie, gdzieś tak 4 lata po narodzeniu się Matyśki, zaczęłam słuchać i pragnąć, pojawiły się ciarki na jakieś dźwięki, a wcześniej tego w ogóle nie miałam. Ja myślałam, że to straciłam, chociaż nigdy nie przebiegła mi przez głowę myśl, że ja nie wrócę do śpiewania. Wiedziałam, że to jest mój pokój, to jest moje miejsce, ja tam mogę się schować, to jest moja pasja. I na pewno wiedziałam, że ja nie wrócę z materiałem tanecznym. To może nie chodzi o rodzaj materiału, tylko wiedziałam, że tam musi być piach i prawda. Ja trochę to nazywam piach w butach przeszkadzający, piach w zębach. Zresztą tak czułam pierwsze, jak pisałam słowa, jak pisaliśmy z chłopakami muzykę, to wiedziałam, że to musi być gitarowo, trochę brudno, że jak wchodzę do studia, to staram się śpiewać longiem, nie przerywać, żeby w tym było więcej prawdy niż popisów wokalnych, wycyzelowania. No i zależało mi na tym, żeby teksty były pierwszy raz tak naprawdę takie, żeby ludzie wiedzieli, o czym śpiewam. Bo wcześniej trochę się kryłam pod różnymi metaforami. Słuchaj, to na sam koniec, bo zaraz cię poprosimy o zaśpiewanie piosenki. A propos tej szczerości, o której rozmawiałeś z Małgosią, ty bardzo szczerze też mówiłaś o swoim bólu, o życiu w bólu, o swojej chorobie. Ty dzisiaj się mierzysz jeszcze z bólem, który ci towarzyszy w związku z twoją chorobą genetyczną? To jest część mojej układanki, część moich puzzli i na pewno wyjście z domu do muzyki jest też dla mnie ogromnym lekarstwem. To, że mogę pracować na przykład, ja wam wspomniałam, z Jareckim i z DJ-em Berka, pozdrawiam, spełniam swoje marzenia, to też jest lekarstwo. W momencie, kiedy czuję się słaba, oczywiście muszę się zamknąć w domu, natomiast wiem, że takie dostałam puzzle od losu i trzeba sobie po prostu z nimi próbować radzić. Ale Tatiana, ty pomagasz też innym. To nie jest tylko tak, że walczysz o siebie, współpracujesz z fundacjami, które pomagają. Teraz chciałaś wspomnieć o chłopcu z Łodzi. No bo wiem, że rzadkie choroby są
mówiąc krótko, upierdliwe. I korzystając z tego, że Dzień Dobry TVN ma ogromną publiczność, ale też hojną publiczność, bo wielokrotnie pokazywaliście, że zbiórki kończą się tak. Jest chłopiec, który nazywa się Leon Grzywa, łatwo zapamiętać, Leon Grzywa z Łodzi. Zbiórka prowadzona jest na Się Pomaga. To jest chłopiec, który choruje na SMA i został wykluczony z refundacji na ten najdroższy lek świata. Błagam, nawet złotówka. To naprawdę pomoże i możemy zakończyć zbiórkę.